Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marek Dyjasz i będę miał przyjemność dzisiaj na naszym webinarium, krótkim, bo 60-minutowym, a zagadnienie, jak Państwo zobaczycie na slajdach, ale też z mojego przekazu słownego, jest bardzo rozległym tematem i zagadnieniem, na które powinno zwracać się uwagę w szczególnym znaczeniu, jako jedną z metod przeciwdziałania albo wręcz ujawniania i może nie zatrzymywania, ale udowadniania winy sprawcom przestępstw gospodarczych albo korupcyjnych, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Dlaczego akurat to zagadnienie, dlaczego zagadnienie audytu śledczego, dlaczego jest to tak istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, szefów i właścicieli firm, spółek wszelkiego rodzaju, ale też i pracowników, nas, ci, którzy świadczą pracę albo tą pracę wykonują, i jakie metody można wykorzystywać w ramach audytu śledczego, ale również takie praktyczne spojrzenie na diagnozę przestępczości gospodarczej w Polsce, aktualnie w Polsce, jakie są trendy w ogóle przestępczości w Polsce, jak to się zmienia, jak to się zmieniało przez szereg lat, to postaram się Państwu dzisiaj przedstawić i troszeczkę z takiego punktu widzenia trochę policyjnego spojrzenia, bo jestem policjantem, co prawda już na emeryturze, ale przepracowałem 30 lat w policji. I dalej zagadnienia związane w ogóle z przestępczością, nie tylko gospodarczą, ale kryminalną, są mi bliskie. Odszedłem na emeryturę 12 lat temu, ale to, że zdjąłem mundur policyjny, gdzieś tam w szafie jest odłożony, no, to jest jeden element. Natomiast policjantem się zostaje całe życie i całe życie się czuje te odium, czy to przesiąknięte różnymi społecznościami tutaj, również w Polsce, ale na świecie, zagrożenie przestępczością. Ta przestępczość się naprawdę zmienia. Zobaczycie Państwo na slajdach w końcówce mojego dzisiaj webinarium. Ona się trochę przeobraża, na czym ona w tej chwili polega i w jakim kierunku ona zmierza. Postaram się to Państwu również przedstawić. Postaram się też odpowiedzieć na te trzy pytania, które zadałem, czy tutaj przedstawiłem jako wiodące do mojego webinarium. Właśnie, dlaczego akurat audyt, dlaczego to zagadnienie, dlaczego audyt śledczy? No bo jest to jeden z narzędzi. Po audycie wewnętrznym czy kontroli wewnętrznej od paru lat jest takie troszeczkę parcie na przeprowadzenie tych audytów śledczych, szkolenie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnątrz firmy, ale też wskazanie, co to jest, dlaczego i w jakim kierunku to powinno zmierzać. Odpowiedzią na to pytanie można było, odpowiedzi na to pytanie można było wyszukać w różnych aspektach naszego życia i prywatnego, i zawodowego, i osobistego, ale w tej chwili takie ogromne zróżnicowanie rodzajów przestępczości gospodarczej, ewoluowanie metod działania sprawców powoduje, że w organizacji powinny być podejmowane różnorodne metody i techniki przeciwdziałające powstawaniu sytuacji, w których dojdzie do nieprawidłowości skutkujących takimi no, dość dużymi stratami finansowymi, ale też niemożliwością realizacji celów operacyjnych czy też strategicznych. Brak jest jednej takiej uniwersalnej metody, bo tutaj należy stosować szereg przedsięwzięć w tym zakresie, od typowo właśnie takich kontrolnych poprzez rozwiązania organizacyjne czy wręcz analityczne. Analiza, analityka w tej chwili dość mocno tutaj w diagnozę przestępczości weszła. Przeciwdziałanie i zapobieganie, ale również wykrywanie przestępstw gospodarczych to taka nieustanna analiza i monitoring
kluczowych i ryzykownych procesów, które zachodzą w organizacji czy w przedsiębiorstwie. I tutaj należy wskazać, że nie tylko ważna jest kluczowa jedna z metod, czyli analiza ryzyk zachodzących w firmie. Te analizy ryzyka powinny być prowadzone nieustannie, o tym Państwo wiecie, ale również przyszłych tendencji i zagrożeń, do czego jest niezbędna diagnoza, ja określam w tak zwanych trzech poziomach czy w trzech obszarach. Po pierwsze, mówimy tutaj o zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli no, tymi osobowymi aspektami życia każdej organizacji, procesach, które zachodzą w ramach prowadzonych przedsięwzięć, zagadnień czy wręcz inwestycji, ale również po trzecie, i każda z nich jest tutaj ważna, technologii wykorzystywanej do osiągnięcia celów operacyjnych i strategicznych. Moment, przełożę. Wykorzystanie tych trzech obszarów funkcjonowania firmy w ramach właśnie przeciwdziałania i wykrywania w organizacji przestępstw gospodarczych, czyli ludzie, personel, ten pierwszy aspekt, o którym powiedziałem, to jest budowanie takiej linii obrony w trzech aspektach. Po pierwsze biznesowej, finansowej, ale też przeglądu, audytu wewnętrznego, śledczego i zgodności z procedurami. Same procesy, czyli ten drugi etap, drugi element obszarów funkcjonowania firmy, które są zagrożeniem dla stabilności i dla pojawienia się tych patologii przestępczych, to jest identyfikacja kluczowych ryzyk, ocena podatności oraz monitorowanie poprzez audyt systemu, my to nazywamy w policji systemu wczesnego ostrzegania albo systemu wczesnej interwencji. Ten system albo to zagadnienie jest tak ogromne i tak duże, że no wielu się w tej chwili nad tym pochyla. My w policji też żeśmy coś takiego stworzyli kiedyś, wiele lat temu, tworząc właśnie system wczesnego ostrzegania. On się sprawdził, z tego co wiem, w tej chwili został no trochę odsunięty na bok, nikt się tym nie zajmuje, ale sama specyfika budowania takiego systemu wczesnego ostrzegania pokazuje nam, co się może stać, albo zwrócić uwagę na takie sygnały, my to nazywamy też czerwone flagi, red flags, które powinny nam dawać do myślenia, że coś jest nie tak, że tutaj powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę. Czasami to bagatelizujemy, czasami to gdzieś tam odsuwamy jako nieprawdopodobne do zaistnienia czy do zmaterializowania się w czasie rzeczywistym i tutaj w świecie rzeczywistym, ale jak pokazuje doświadczenie i również moje, przebiegłość i pomysłowość sprawców przestępstw, szczególnie gospodarczych, jest tutaj bardzo duża i ze wszystkimi możliwościami należy się tutaj liczyć. I po trzeci, ten obszar, czyli technologia, poprzez podział takich schematów, scenariuszy na kluczowe wskaźniki ryzyk, doskonalenie analizy tych danych, bo jest ich coraz więcej, i maksymalne wykorzystanie dostępnych technologii. Technologii informatycznych. Ja wiem, że one są drogie, że analiza danych jest w ogóle droga, a zakupienie chociażby programu analitycznego to jest no, też setki tysięcy złotych czasami, ale uwierzcie mi Państwo, że to się opłaca, że summa summarum wiele z tego, co zainwestowaliśmy, zwróci się po wielokroć. Znam przypadki w bankach, które zakupiły system analityczny do analizy danych i płaciły za to ogromne pieniądze. Te programy analityczne zwracały się po 6 miesiącach do góra maksymalnie 12 miesięcy, czyli do roku czasu. Później zarabiały już na siebie jako taki produkt wspomagający procesy identyfikacji niebezpieczeństw, które chociażby w bankach funkcjonują i funkcjonują one na co dzień. Kluczowym elementem sprawnego i takiego efektywnego administrowania organizacją jest wdrażanie i też udoskonalanie odpowiednich instrumentów, które będą wspomagały procesy zarządzania tą jednostką, tą organizacją. Dzięki takim systemom możliwe jest wykrycie we wczesnym stadium wszelkich nieprawidłowości. Im szybciej to wykryjemy, tym lepiej. Tym
efektywniej możemy tutaj wpłynąć albo zniwelować koszty i straty, które trzeba będzie ponieść w ramach przestępczej działalności. No właśnie, które w te nieprawidłowości, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na realizację założonych celów przez organizację, chociażby celów misji, wizji, celów strategicznych, operacyjnych, no i zysku, bo od tego trzeba również zaczynać. Istotnym jest w tym przypadku świadomość kierownictwa, czyli szefów, że sam proces kontroli nie jest tutaj wystarczającym sposobem na uniknięcie zagrożeń przestępczością gospodarczą, dlatego rekomendowane jest wdrażanie dodatkowych procesów monitorowania jednostki, czyli choćby prowadzenia właśnie audytów śledczych. Zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz audytu śledczego będzie, czy powinno gwarantować, tutaj, że będzie to w sposób prawidłowy realizowane, będzie gwarantowało sprawność systemu zarządzania jednostką. No i właśnie, wykrywanie przestępstw gospodarczych jest skomplikowanym procesem. To jest proces żmudny, który składa się z szeregu działań. I tutaj trzeba mieć zarówno określoną wiedzę, ale też doświadczenie z zakresu prawa, psychologii, kryminologii, ale też kryminalistyki. Wymaga też łączenia pewnych faktów, szukania powiązań pomiędzy jakimiś zdarzeniami albo chociażby osobami czy procesami, żeby wskazać, że coś może nie działać albo może być jakieś zacięcie. Ale też zarządzanie samą informacją, bo zarządzanie informacją jest na tyle istotne, że no wszelkiego rodzaju czynności, które będziemy podejmować w ramach audytu, chociażby śledczego, są oparte na informacjach. Im więcej tych informacji wiarygodnych, pewnych, sprawdzonych i rzetelnych źródeł, tym lepiej dla audytora śledczego. Wtedy może bez problemu oprzeć się na takiej informacji i ją pogłębiać i dochodzić do swojego celu. W ostatnich latach właśnie bardzo dużą rolę przywiązuje się do kontroli wewnętrznej czy audytu wewnętrznego, ale tutaj no, tak się przyjęło i to widać już na rynku. Przede wszystkim audyt śledczy jest, czy powinien być tym ważnym instrumentem zarządzania i nadzoru nad realizacją celów jednostki po to, żeby no, osiągać zyski ekonomiczne, no bo ktoś, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą albo prowadzi jakąś firmę, to tutaj nastawiony jest na zysk. No, charytatywnie nikt nie będzie pracował, nie będzie wytwarzał jakichś tam produktów, a wiadomo, że wiąże się to z określonymi kosztami. Tak jak profesjonalny i obiektywny audyt wewnętrzny jest dla kierownictwa podstawowym w większości przypadków źródłem informacji o sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, tak audyt śledczy może i powinien zmniejszyć zagrożenia wynikające z przestępczych działań poszczególnego przestępcy, czyli jednostki, ale też albo też grupę osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą. Słyszeliście Państwo o tym, to jest taki termin, czy taka terminologia bardzo elektryzująca, szczególnie prokuratorzy i policjanci, którzy zwalczają przestępczość zorganizowaną, mówią tutaj i akcentują ten aspekt zorganizowanej przestępczości. Jeżeli ktoś działa w zorganizowanej przestępczości, no to oczywiście ta kwalifikacja prawna i później zagrożenie karne jest dużo, dużo wyższe. Przepisy wprowadziły obowiązek tworzenia procedur systemu kontroli wewnętrznej, czyli takiego zbioru zasad i mechanizmów, które służą zapewnieniu prawidłowego działania organizacji, przedsiębiorstwa, ale audyt śledczy w przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł znaczące zmiany zarówno w kwestiach mentalnego postrzegania korzyści wynikających z zastosowania właśnie metod i technik opartych na praktyce organów ścigania. Tak, bo to są typowo policyjne praktyki, które przez wiele, wiele lat sprawdziły się. No i wykrywalność chociażby przestępstw, jeżeli chodzi o przestępstwa gospodarcze, jest dość wysoka. Oscyluje na granicy chyba nawet 90%, no ale tam w wielu przypadkach sprawca już jest znany, więc tutaj chodzi tylko o udowodnienie winy. Ale też tak zwane prewencyjne oddziaływanie na pracowników, no, którzy wykazują czy wskazują jakiś zamiar podjęcia działań niezgodnych z przepisami prawa. To jest taki troszeczkę bat i pokazanie, że mamy narzędzie, które w sposób skuteczny wykryje
we wczesnej fazie waszych działań niezgodnych z prawem czy przestępczych i zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej, bo takie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostanie skierowane do właściwych organów. Kierunek tych zmian, ja tak oceniam, należy tutaj oceniać jako pozytywny, a takie ujednolicenie zasad prowadzenia audytu śledczego w organizacji jest takim szczególnym elementem zapotrzebowania na takie rozwiązania systemowe, które będą wykorzystywać doświadczenie i wykorzystują doświadczenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, gdzie zysk nie tylko ekonomiczny jest elementem stabilności funkcjonowania organizacji. Szczególnie to podkreślam, dlatego że jeżeli organizacja jest podatna na działanie przestępcze, to też i pracownicy czują się niekomfortowo, bo każdy z nich może być posądzony czy podejrzewany o popełnianie przestępstw. A tak, w takim przypadku się ciężko pracuje i raczej wiem z doświadczenia, unikamy takich sytuacji czy takich firm. W tym miejscu należy wskazać różnicę, czy powinno się wskazać różnicę pomiędzy audytem wewnętrznym a audytem śledczym. No, wielu oponentów tutaj, jak wprowadzano audyt śledczy, wskazywało czy wskazuje na zbieżność tych dwóch form kontroli, że po co tworzyć audyt śledczy, po co nowe narzędzie no, wspierające czy wspomagające procesy wykrywcze w firmie, jeżeli mamy już audyt wewnętrzny, to po co jeszcze audyt śledczy? No tutaj one się troszeczkę różnią, ja tutaj powiem, na czym to polega. Zadaniem audytu wewnętrznego, tak jak tutaj napisałem, jest weryfikowanie poprawności funkcjonowania kontroli rozumianej jako systemu sprawdzania jednostki w kontekście całości, czyli od najmniejszych procesów, czy te najbardziej mniej istotnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, po właściwości sformułowanej strategii, tak zwanej długofalowej. Audyt śledczy natomiast, czasami możecie Państwo się spotkać z takim nazewnictwem audyt dochodzeniowy, obejmuje natomiast dochodzenia tak zwane gospodarcze, informatykę śledczą, ale też doradztwo w zakresie compliance, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. To jest taki szeroki wachlarz, który będzie powodował możliwości zapobiegania nadużyciom, oszustwom czy nieprawidłowościom firmy. Pomysłowość osób, które stosują w praktyce manipulacje i popełniają czyny niezgodne z przepisami prawa, niekiedy wyprzedza naszą wiedzę czy naszą świadomość jako kontrolujących. Mówimy, że niemożliwe, żeby to było do zrealizowania, czy żeby sprawca w naszej firmie się pojawił, bo mamy tak szczelne i dobrze funkcjonujące procedury kontrolne, że to jest niemożliwe. Okazuje się, że zawsze jest jakaś luka, zawsze jest jakaś furtka, przez który ten sprawca się tutaj przeciśnie. Dotyczy to również polskich warunków gospodarczych. Rolą audytu śledczego jest więc wykrywanie, ja tutaj tak spłycę bardzo szybko, wykrywanie przestępstw gospodarczych, ujawnianie tych przestępstw, zbieranie dowodów po to, żeby złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Oczywiście jest to spłycone, bo żeby wykrywać przestępstwo gospodarcze, czy w ogóle przestępstwo w firmie, trzeba mieć duże doświadczenie i wiedzieć, jaką technikę, czy jakie metody tutaj zastosować. Jest ich wiele, ja o nich za chwilę powiem. No właśnie, audyt śledczy to więc jest nic innego jak wykrywanie niewłaściwych zachowań i nadużyć, prowadzenie postępowań wyjaśniających, analiza dokumentacji finansowej firmy, ale też innych dokumentów pod kątem wszelkiego rodzaju patologii, tutaj akurat chociażby pod kątem korupcji. W odróżnieniu od innych form kontroli czy prowadzonych kontroli w audycie dochodzeniowym, w audycie śledczym stosuje się metody i techniki ściśle skoncentrowanych na właśnie wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. I profesjonalny i obiektywny audyt śledczy jest dla kierownictwa podstawowym źródłem informacji o jednostce gospodarczej, o firmie, którą zarządzają. Przepisy wprowadziły oczywiście obowiązek tworzenia tych procedur systemu kontroli wewnętrznej, tych zbiorów, mechanizmów służących zapewnieniu prawidłowego, o tym mówiłem, działania przedsiębiorstwa, ale ten kierunek audytów w przedsiębiorstwach
przeciągu ostatnich kilku lat przeszedł znaczące zmiany prawne. I to, co powiedziałem, należy to oceniać jako kierunek pozytywny czy prawidłowy. Audyt śledczy oczywiście tutaj musi wykazywać się starannością i umiejętnością, jakich oczekuje się od odpowiednio rozważnego i kompetentnego audytora. Trzeba mieć dobrą wiedzę o firmie, ale też i możliwościach popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie. Znać przepisy prawa, jest tego dużo. Należyta taka staranność audytora wewnętrznego nie oznacza chociażby również nieomylności, no bo każdy się myli, kto nie pracuje, kto nic nie robi, to się nie myli. Audytorzy natomiast muszą tutaj działać z należytą starannością zawodową, uwzględniając oczywiście w swojej tej procedurze dochodzeniowej, bo tak bym tutaj nazwał, po pierwsze zakres pracy niezbędny do osiągnięcia celów zadania, złożoność, istotność, ale też znaczenie spraw, do których stosowane są procedury zapewniające skuteczność końcową audytu śledczego, adekwatność i skuteczność procesów, które kształtują ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrolą, prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych błędów, oszustw lub niezgodności, ale też koszty realizacji zadania w porównaniu z potencjalnymi korzyściami. No niestety tutaj, i to jest wszystko ważne, niestety bardzo często zdarza się, że szef czy właściciel firmy mówi, a ile mnie to będzie kosztowało? Ile będzie mi kosztowało to, że ja zatrudnię profesjonalnego analityka śledczego, który będzie mi patrzył mnie na ręce, ale również pracownikom, ile będę musiał wydać tutaj pieniążków. Oczywiście profesjonalny audytor jest w cenie i on się ceni, ale koszty związane z przestępczością, straty wynikające z przestępczości gospodarczej są naprawdę ogromne, idące w setkach, znaczy po prostu w miliardach złotych. Ja te dane mam i Państwu na koniec oczywiście pokażę. To jest dla mnie taki też wskaźnik czy pokazanie, w jakim kierunku powinniśmy iść, że zysk oczywiście tak, ale straty, które ponosi przedsiębiorstwa są ogromne i w skali całego kraju to są miliardy złotych. One się niestety zwiększają z roku na rok. W ramach audytu śledczego powinien audytor odpowiedzieć na, my to nazywamy tak zwanych 7 złotych pytań kryminalistyki. One są niezmienne od wielu, wielu lat. Ja jak jeszcze uczyłem się w szkole oficerskiej w latach 80., w szkole oficerskiej w Szczytnie, to już wtłaczano mi w głowę na prawie wszystkich zajęciach, od psychologii przestępstwa poprzez prawo karne, karne procesowe, cywilne, kryminalistykę, kryminologię administracyjną i tak dalej, właśnie te zasady 7 złotych pytań kryminalistyki. One się nie zmieniły przez 30 parę lat, a jeszcze przed tym, jak ja studiowałem w Szczytnie, one już były aktualne i są aktualne do dnia dzisiejszego. Co się wydarzyło, czy zdarzenie znajduje się w sferze naszych zainteresowań, czy powinno podlegać wyjaśnieniu? Po drugie, gdzie zdarzenie miało miejsce, ustalenie faktycznego miejsca i miejsc powiązanych z tym zdarzeniem. Kiedy zaistniało zdarzenie, określenie czasu i czasookresu zaistnienia zdarzenia, jak przebiegało zdarzenie, czyli tutaj ustalamy chronologię zdarzeń i wszystkich tych części, elementów składowych, które będą miały znaczenie dla jego przebiegu. Czym posługiwał się sprawca, ustalenie rodzaju środków i narzędzi, którymi sprawca się posługiwał w celu osiągnięcia tej swojej końcowej, ostatecznej działalności przestępczej. Dlaczego dopuścił się tego przestępstwa, tego czynu zabronionego, czyli określenie motywu, no i kto był uczestnikiem tego zdarzenia. Przepraszam, muszę na chwileczkę przerwać, dobrze, bo muszę się podłączyć pod prąd, bo wskazuje mi, że już mam mało, momencik. Thank you.
Już. Oczywiście nie zawsze trzeba odpowiedzieć na te 7 złotych pytań kryminalistyki. Na pewno będzie nas interesowało, co się wydarzyło, gdzie zaistniało to zdarzenie, w której komórce organizacyjnej. Czasokres też jest ważny, tutaj odpowiedzialność za pewne procesy będzie się kłaniała. W jaki sposób, jak przebiegało to przestępcze działanie tego sprawcy, jakie elementy, jakie narzędzia wykorzystał sprawca przy popełnianiu tego przestępstwa. No, ale przede wszystkim interesuje nas, kto popełnił to przestępstwo. To jest czynnik, który no, interesuje nas wszystkich. Pytanie szóste, które tutaj jest, czy które się znajduje w szóstym punkcie. Dlaczego sprawca dopuścił się określonego czynu w przypadku przestępczości gospodarczej? No może być tylko jedne, z chęci zysku. Zdarza się oczywiście, że sprawca popełnia przestępstwo gospodarcze z chęci zemsty na pracodawcy, spowodowania strat, bo jest podwójnym kretem i tak dalej, ale w 99% przypadków no jest to chęć zysku, czyli zwiększenia swojego posiadania majątkowego. Tak było, jest i będzie. Czy jest to pytanie, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź? Jeżeli możemy, to oczywiście tak, ale sprawca przestępstwa gospodarczego zawsze nam będzie mówił, że no, chciał się dorobić, chciał poprawić swoją pozycję materialną. W przypadku innych przestępstw, i tutaj się mówi o przestępstwach typowo kryminalnych, określenie motywu wskazuje nam na możliwości określenia grupy osób albo osoby, albo środowiska, które mogło dane przestępstwo popełnić. W przypadku gospodarczego akurat odpowiedź na to pytanie jest prosta i klarowna. Tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. Sam audyt śledczy, może jeszcze przed tym, za czym scharakteryzuję ten schemat postępowania. W ramach audytu śledczego audytor może wykorzystywać różne techniki i metody. Mówimy o tak zwanych metodach kryminalistycznych i tutaj możemy podzielić je na takie grupy jak badanie dokumentów, przesłuchanie, wywiad albo rozmowa, oględziny dokumentów bardzo często albo przedmiotów czy rzeczy, które służyły do popełnienia przestępstwa. Albo które są już de facto całą tą kwintesencją, czyli owocem przestępczej działalności. Ekspertyzy z badań, czy analiza kryminalna, analiza śledcza, bo to jest też takie narzędzie, które bardzo często jest wykorzystywane. W ramach analizy kryminalnej, analizy śledczej mogą występować określone zapytania czy wskazania. Możemy określić grupę osób, która popełniła to przestępstwo, czy mogła tego dokonać, jakimi metodami się posługiwała, gdzie jest najsłabsze ogniwo chociażby w tej grupie, od którego powinniśmy zacząć swoją pracę wykrywczą, po to, żeby uzyskać no, taki osobowy dowód przestępstwa, czyli ktoś nam po prostu powie, jak to było, taki skruszony pracownik, który przyjdzie i powie tak. Faktycznie jestem w grupie i tutaj taki trochę cywilny świadek koronny, tak bym to nazwał. Ale również inne metody to jest zapisy z monitoringu, GPS-y chociażby w samochodach służbowych, ewidencja czasu pracy. To też są takie elementy, które audytor śledczy może wykorzystywać w swojej takiej szerokiej i dużej gamie technik w ramach audytu śledczego. Przykładowy taki schemat postępowania audytu śledczego pokazuje, z jakimi determinantami tutaj musi się mierzyć audytor w ramach no, prowadzenia tych czynności audytowych. I po pierwsze, analiza otoczenia spółki, analiza rozwiązań, które funkcjonują w spółce, ustalenie progu istotności, ocena ryzyka, planowanie sposobu prowadzenia audytu też bardzo ważne, no i realizacja i audyt.
audytu i sam raport, czyli sprawozdanie z tego, co ustaliliśmy. Jeżeli chodzi o analizę otoczenia spółki, to powinna obejmować właśnie analizę podstaw prawnych działalności, ale też wewnętrznych przepisów, zadań, jakie ma realizować, cele realizacji z innymi podmiotami wchodzącego, które wchodzą w skład otoczenia. To mogą być kontrahenci, inni pracownicy, klienci itd., itd. Po drugie, analiza rozwiązań, które funkcjonują w spółce. Tutaj skupiamy się na strukturze organizacyjnej, obowiązujących przepisach wewnętrznych, które są respektowane albo nie, politykę rachunkowości, obieg dokumentów, ale też system kontroli wewnętrznej i również tutaj zarządzanie zasobami ludzkimi i nadzór nad ludźmi, nad tym personelem pracowniczym. Ustalenie progu istotności, czyli zapoznanie się z rozwiązaniami, które funkcjonują w spółce i determinują określenie progu istotności działania audytu śledczego. Na dzisiejszy dzień jest najbardziej najważniejszy z punktów strategicznych i operacyjnych. To, co możemy odłożyć na później jako mniej istotne, zająć się tymi najbardziej newralgicznymi elementami zagrożenia firmy, stabilności firmy i czy zyski będą przewyższały straty i ile będziemy musieli za to po prostu zapłacić, ile będzie trzeba za to, żeby profesjonalny audyt tutaj przeprowadzić, no wydać pieniążków, czy w sprzęt komputerowy, czy chociażby w zakup jakiegoś programu analitycznego, czy zatrudnienie zewnętrznego audytora śledczego, który nam tutaj to zdiagnozuje. Po czwarte, ocena ryzyka audytu, czyli ustalenie ryzyka poprzez tworzenie określonych sposobów weryfikacji przedłożonych audytorowi dokumentów, informacji, zestawień czy bilansów, sprawozdań finansowych, bo mogą być one podrobione, przerobione, mogą być sfałszowane. Jak to sprawdzić? Audytor powinien mieć świadomość, że z takimi elementami, nie tylko takimi, może się tutaj w ramach swojej pracy audytora zetknąć przy określonej diagnozie jakiegoś tam zjawiska. No i planowanie sposobu prowadzenia audytu, czyli zakres podmiotowy i przedmiotowy i przyjęcie rozwiązań adekwatnych do osiągnięcia zamierzonego celu. Żeby nie strzelać z grubej armaty do małego zająca, bo to nic z tego nie wyjdzie, a z tego zająca po prostu nic nie zostanie, tylko przyjąć takie założenia, takie metody, takie techniki, które będą skuteczne, ale bez przesady, żeby nie wywracać całego przedsiębiorstwa do góry nogami i destabilizować procesów, które tam akurat funkcjonują, czy ludzi, którzy tam pracują, odciągać od swoich zadań, tylko żeby to było w utajnieniu, jak najbardziej skrycie, ale skutecznie. No i ostatni, czyli realizowanie audytu, prowadzenie tego audytu i raport końcowy ze swoich ustaleń. Audyt może się okazać, czy wniosek może być taki, że nie ma zagrożeń, że nie ma przestępstwa, że to, co zdiagnozowano, to jest, mieści się w granicach ryzyka. Należy to natomiast monitorować i sprawdzać, ale trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć cały czas w zasięgu wzroku określone grupy ludzi czy procesy, które zachodzą, bo są one bardzo ryzykowne. Oczywiście tutaj przy przeprowadzeniu audytu i sporządzeniu raportu trzeba pamiętać, że taki raport musi spełniać określone wymogi formalne wynikające chociażby z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku, oczywiście ze zmianami o ochronie informacji niejawnych, bo można sobie zrobić z tym problem, jeżeli wykorzystamy jakikolwiek dokument niejawny, to cały raport z audytu musi być sklauzulowany do tego poziomu, z których dokumentów żeśmy korzystali. W innym przypadku narażamy się na złamanie tej ustawy, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest administratorem ochrony informacji niejawnych, tutaj tylko czeka, no i prokurator też nie będzie miał żadnej litości. Druga ustawa, czyli ustawa z dnia 10 sierpnia 2018 roku o ochronie danych osobowych i tutaj w szczególności mówimy o
dwóch przepisach, kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo ich przetwarzanie nie jest uprawnione, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, pozbawienia, a również jeżeli ujawniamy, czy posługujemy się danymi, czy zbieramy takie dane o pochodzeniu rasowym, etnicznym, poglądach politycznych i tak dalej, te, do których nie jesteśmy uprawnieni, nie mamy zgody, nie mamy kwalifikacji i nie powinniśmy ich zbierać. Tutaj kara pozbawienia wolności do lat 3 nas czeka, jeżeli oczywiście to wyjdzie. Ale również trzeba mieć na uwadze konieczność, czy możliwość, czy ewentualność, że dany raport, dane nasze ustalenia zostaną podane do publicznej wiadomości, czyli zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku, oczywiście ze zmianami o dostępie do informacji publicznej, normują to określone przepisy, czyli każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wskazania tutaj interesu prawnego. O tym trzeba pamiętać, że tworząc raport czy kończąc swoje ustalenie raportem, ten raport może trafić do osób czy osoby, która no, będzie chciała go upublicznić. Trzeba mieć to na uwadze. Oczywiście tutaj audytor musi mieć na uwadze również fakt, że audyt śledczy może ujawniać dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa przez ustalonego personalnie sprawcę. Ustaliśmy go i to musimy zrobić, a to określają przepisy artykułu 115, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Czyny naruszające dobro audytowanej jednostki poprzez chociażby wpływające na wizerunek lub narażenie na utratę zaufania akcjonariuszy lub udziałowców. Tak to niestety funkcjonuje. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu audytu śledczego, należy również mieć na uwadze wymagania i kompetencje, które musi posiadać audytor, ale też często pracują oni w grupach ludzi. I tutaj zobaczcie Państwo, wskazuje na czynniki, czy tą listę istotnych czynników i cech, które są niezbędne albo które mogą warunkować i czasami utrudniać, czasami ułatwiać przeprowadzenie audytu. I po pierwsze, zapotrzebowanie na konkretny audyt, na konkretne zagadnienie, które mamy zdiagnozować. Oczekiwania, które się tutaj wobec audytora wypełnia, ktoś, kto nas zatrudnia jako audytora, ma określone oczekiwania. Czas, takie trochę masło myślane, czasami tego czasu nie mamy, bo informacja, która wpływa, mówi, że już przestępstwo jest albo przygotowywane, albo jest w trakcie finalizowania i musimy wejść już tutaj bardzo intensywnie. Ale czas jest też istotny. Im mamy jego więcej, tym bardziej możemy się przygotować i więcej tych narzędzi, o których mówiłem, wykorzystać po to, żeby ten materiał dowodowy był później adekwatny do stanu rzeczywistego i żeby chociażby organy ścigania nie miały wątpliwości. Ograniczenia takie są, zarówno po stronie audytora, ale też i jednostki, którą audytujemy. Organizacji, komórki, koligacje, brak zakresu obowiązków, brak możliwości dostępu do określonych dokumentów i tak dalej, powoduje, że audytor może się spotkać z pewnymi ograniczeniami. Sam audytor też może być tutaj takim źródłem spowolnienia albo złego przeprowadzenia audytu, nieprzygotowany, nieprofesjonalny, nie w temacie, nie mający doświadczenia akurat w tej branży, którą ma audytować, będzie powodowało, że no, zrobi to nieprofesjonalnie. Ale też może być tak, że no, pewne okoliczności wpływające na to, tutaj mówiłem o koligacjach, ale też i konflikcie interesów, mogą wpływać, że audytor no, nie zachowa się profesjonalnie. Zastosowanie określonych metod i technik analitycznych, mówiłem o tym, nie strzelanie od razu z armaty dłużej, tylko zastosowanie takich
które są adekwatne do informacji wskazujących, że popełniono albo ktoś zamierza popełnić czyn niedozwolony, czyn przestępczy. No i zasób informacyjny to jest odrębna, duża płaszczyzna, na którą powinno się szczególnie zwrócić uwagę. I może od tego nawet zacząć. Im bardziej bogaty zasób informacyjny, informacji będziemy mieli dużo, bardzo dużo, tym ten audyt śledczy, tak jak i audyt wewnętrzny, będzie bardziej celowy, ale też będzie bogaty w informacje i pomoże audytorowi w diagnozie tego, co się dzieje. Wchodzi ustawa niedługo o sygnalistach, też ciekawe. Polecam Państwu przeczytanie. Boksowaliśmy się z tą, przepraszam, tak wyrażę się, z tą ustawą, czy z tą ochroną prawną sygnalistów bardzo długo, od 2015 roku. Były pierwsze przymiarki, mamy 2024 i ona dopiero wchodzi. No, tutaj Unia Europejska nas nacisnęła i bardzo dobrze, bo to trzeba było wreszcie zrobić. To jest też taki element, który wzbogaci, czyli sygnalista wzbogaci zasób informacyjny. Ja tylko się boję, że przy naszym piekiełku polskim, żeby ten sygnalista nie stał się takim trochę osobowym źródłem informacji, ale też i dezinformatorem. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw analiz po takim rocznym funkcjonowaniu tej płaszczyzny sygnalisty na naszym polskim rynku, polskim rynku wykrywalności przestępstw, tak bym to nazwał. No, zobaczymy, jak to będzie. Właśnie, sama specyfika prowadzenia audytu i te ograniczenia, o których ja mówiłem w jednym z tych elementów, środki finansowe i materialne. Ile i jakie mamy w dyspozycji, co możemy w ramach tych środków zrobić, to niestety są też ograniczenia. Jeżeli tych środków jest mało, jeżeli nie będziemy w stanie zakupić programu analitycznego do obróbki chociażby danych finansowych, a zbijamy się tutaj z informacją czy z podejrzeniem sfałszowania danych finansowych na dużą skalę, no to sami tego nie znajdziemy. Tutaj program analityczny będzie potrzebny. Jeżeli na to szef nie da, no to będzie to raz trwało, a dwa, no, możemy coś tam pominąć, coś istotnego. Czas determinuje jakość i zakres audytu. Jeżeli tego czasu jest mało, to miejmy świadomość, że spłycimy pewne nasze działania, pewnych technik nie będziemy w stanie wykorzystać, bo one są czasochłonne. Badanie dokumentów, analiza danych, to są niestety takie elementy, które wymagają no, dłuższego tego odstępu czasowego. Na badanie dokumentów w tej chwili, chociażby w policji, czeka się od 6 do 12 miesięcy i to też jest szybko. Jeżeli mówimy o ekspertach z zakresu danych finansowych, czeka się nawet dłużej. Tutaj prokuratura, ale też i sądy mają z tym problem i policja też. No, powiem szczerze, policja nie ma biegłych z zakresu finansów, tutaj opieramy się na ekspertach z zewnątrz, za które te ekspertyzy trzeba po prostu płacić. Kultura organizacyjna, czyli te cele, zwyczaje, wartości i inne fakty kulturowe organizacji. Zmowa milczenia, nie chcę się w to mieszać, mam informacje, ale po co? Jeszcze mnie z tym powiążą, będę miał później problem. Albo inne elementy, które w ramach tej kultury organizacyjnej spowodują, że te informacje do nas nie będą docierały albo nie będą chętni do współpracy. Poprzez wywiad, rozpytanie czy przesłuchanie po prostu nie powiedzą prawdy, bo i tutaj tych czynników może być dużo. Boją się stracić pracę, że zostaną posądzeni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj audytor powinien mieć świadomość, że ta kultura organizacyjna może być przeszkodą czy takim spowolnieniem audytu śledczego albo wręcz wypaczeniem tego, co ma zrobić, bo jeżeli nie będzie miał tak zwanych osobowych źródeł informacji, no to będzie się tylko opierał na dokumentach, a one czasami, tak jak wiemy, potrafią być no, zmienione tak, że na gołym okiem tego nie widać.
Na samo naruszenie przebiegu realizacji audytu śledczego, tutaj są takie cztery elementy, cztery podstawowe grupy. Ogólne, czyli właśnie organizacja, to są te komponenty, które mogą wpłynąć, one nie muszą występować, mogą występować łącznie, mogą występować pojedynczo, które mogą naruszyć na każdym etapie ten audyt śledczy. Ogólne, czyli organizacja, kultura, tradycja, zasoby, budżet, zmowa milczenia, o tym właśnie mówiłem, otoczenie, spółki, struktura, współpraca, ale też polityka wewnętrzna w organizacji, brak chociażby takiej etyki w firmie, która i postrzeganie tej etyki jako coś dobrego spowoduje, że no, ludzie nie będą chcieli w ogóle nic mówić albo będą obojętni wobec tego, co się w firmie dzieje. Metodologiczne, czyli te zasoby informacyjne, zakres, dostępność. Jeżeli nie zbieramy określonych informacji, określonych danych, no to nie dziwmy się później, że czegoś nie będziemy mieli, ale też dostępność. Audytor śledczy powinien mieć dostęp do wszystkiego, co jest istotne dla diagnozy sprawy, czy dla wykrycia tego przestępcy, czy przestępstwa. Specyficzne, związane bezpośrednio z osobami wykonującymi audyt śledczy, tutaj właśnie mówiłem, konflikt interesów, umiejętności, ale też doświadczenie, ale i gotowość, bo jeżeli on będzie miał tych zakresów zadań w ramach audytów jednego, drugiego, trzeciego dużo, a już będą oczekiwać efektów, bo tam leży następne, to on go spłyci, nie będzie gotowy w 100% na wypełnienie swoich zadań. No i komunikacyjne, te formalne, nieformalne, związane chociażby z przepływem informacji, z pozyskiwaniem informacji w firmie, w przedsiębiorstwie. No teraz zakresy są duże. W internecie wszystko można zobaczyć, wszystko można zdiagnozować. Ludzie są na tyle nieostrożni, na szczęście dla organów ścigania, też dla audytorów, że puszczają wszystko i na różnych stronach można to spokojnie ustalić. Ale trzeba mieć do tego dostęp, trzeba mieć do tego możliwości wykorzystania tego, co nam daje internet, ale też również w połączeniu z tym organizacyjnym aspektem, czyli kultura, tradycja, zasoby w firmie. To jest ważny element. Zastanawialiście się Państwo, dlaczego ludzie w ogóle popełniają przestępstwa, dlaczego godzą się, znaczy. Pierwszym podstawowym elementem to jest to, że chce się dorobić, albo chce mieć więcej, albo chce komuś zrobić krzywdę. W przypadku przestępstw gospodarczych tutaj określa się, że no, dlaczego popełniają, no, z chęci zysku, ale to nie tylko, bo na to składa się w ramach właśnie takiego trójkąta oszustw, nadużyć Wellsa, czy Casey'a, bo tam różnie mówią. Casey wymyślił, natomiast Wells to zwizualizował. Trzy elementy, czyli okazja, presja i racjonalizacja, warunkują, czy wręcz popychają do popełnienia przestępstwa. Okazja, brak kontroli, nierzetelna kontrola, ale też luki, które są w przepisach wewnętrznych, dające możliwość działania sprawcy. Racjonalizacja, czy takie trochę usprawiedliwienie swojego przestępczego działania. Wielu tak robi, tak mało mi płacą, no to sobie tutaj dorobię, należała mi się premia wyższa, nie ma, no to ja to tak zrobię. I presja ze strony właściciela firmy czy przedsiębiorcy na głównym księgowym, bo potrzebne są lepsze dane finansowe, ale też same problemy finansowe osób, które popełniają te przestępstwa, no bo mają tam haczyk albo sznur na szyi, kredyty niespłacone, no i godzą się, pomimo tego, że wiedzą, że zostaną zatrzymani. Chociaż znając doświadczenia, zawsze jak miałem sprawcę przestępstwa po drugiej stronie, pytam się, dlaczego popełniłeś to przestępstwo, bo myślałem, że mnie nigdy nie złapią. No tak nie jest. Ta bezkarność, dalej gdzieś to jest przeświadczenie, że nikt nigdy nie udowodni mi tego, szczególnie w internecie, oszustwa w internecie, bo jestem anonimowy. To samo jest w firmie. Zrobię, może ktoś nie ujawni, nie ustali i mi się uda. Jak raz się udało, to uwierzcie mi Państwo, sprawca przestępstwa nigdy nie zrobi tak, że popełni jedno przestępstwo, później już nie. Będzie robił to wielokrotnie, aż no, noga mu się niestety powinie. Niestety, bo
dla nas jest to jako śledczych istotne. No właśnie, dlaczego tak istotne jest przeciwdziałanie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw gospodarczych? I tutaj trochę liczb, bo to liczby najlepiej przedstawiają, czy najlepiej określają dlaczego. Proszę bardzo, jak wygląda w ogóle przestępczość w Polsce? Ostatnie dane to są za rok 2023, no, nie mamy jeszcze podsumowania tego roku, no bo mamy końcówkę września. Proszę zobaczyć, no od 2010 roku mam oczywiście dane wcześniejsze, ale ja je tak trochę skracam, żeby nie było nawarstwienia tych liczb, ale w 2010 roku sam przestępstw stwierdzonych 1 do 1 w Polsce było ponad 1 milion 100 tysięcy, bardzo dużo. W 2023 810 tysięcy. Zobaczcie Państwo, prawie o 300 tysięcy mniej przez okres, no, 13 lat, to jest dużo. Przestępstwa kryminalne, dlaczego ja tutaj Państwu pokazuję? Bo one idą jakby w niebyt. Znaczy, one będą, no to nie znikną, zawsze się znajdzie jakiś, kto będzie chciał albo dokonać kradzieży, włamania do piwnicy, do domu, do mieszkania, albo komuś tam po twarzy, po buzi dać, bo takie są tendencje. Jesteśmy narodem bitnym i ambitnym. 778 tysięcy w 2010 roku, poniżej 500 tysięcy, 483 tysiące w 2023. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, ich będzie w 2024 jeszcze mniej. One się zmniejszą, dlatego że jak Państwo wiecie, kwota przestępstwa wykroczenia została podniesiona w tej chwili od, przepraszam, października 2023 roku. Wykroczenie jest do kwoty 799 zł, przestępstwo od 800 zł. Dlaczego tak zrobiono? A to jest temat na osobne webinarium. Też chodziło o koszty prowadzonych postępowań. Powiem tylko tak w skrócie, nie każde przestępstwo kryminalne, powiedzmy tak, opłaca się ścigać. Bo jeżeli koszty związane z samym przestępczym działaniem oscylują, tutaj tak strzelę, 700 zł, a my, żeby wykryć to przestępstwo i jeszcze mamy tego sprawcę, musimy wydać 25 tysięcy złotych, bo takie są realne szacunki, no to gdzie tu jest ekonomika finansowa? Na Zachodzie już dawno do tego doszli. To jest kolejna te podwyższenie progu. Poprzednie było w 2014 roku, wtedy podniesiono z 249 na 499 i 500 zł. Poprzednio było 249 i 250. No dewaluacja pieniądza, inflacja i tak dalej, no tutaj wymusiła. Tyle mogę tylko powiedzieć, bo mówię, czasu za bardzo nie mamy. Ale proszę zobaczyć, jak wzrasta przestępczość gospodarcza. Tego jest naprawdę dużo, bo tak, 154 tysiące było w 2010 roku, ponad 226 tysięcy mamy, chociaż w 2022 było 264 tysiące, to lekko spadło, ale mamy powyżej 200 tysięcy. Dojdzie do tego, że przestępstwa kryminalne będą w takiej samej liczbie jak przestępstwa gospodarcze, co kiedyś było nie do pomyślenia. No, nikt o tym nawet nie przypuszczał. Ja w najśmielszych swoich przypuszczeniach nie przyjmowałem takiej diagnozy, po prostu o tym nie myśleliśmy. To się zacznie wyrównywać. Czy to jest dobrze? No nie ma, znaczy tak, ze względu bezpieczeństwa zwykłego obywatela na pewno tak, że przestępstwo kryminalne spada. Czujemy się bardziej bezpieczni na ulicach, w domach, w komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast straty wynikające z przestępczości gospodarczej są dużo, dużo większe. I tutaj jest to takie po części, jeżeli chodzi o drobne nadużycia, w społeczeństwie jest przyzwolenie na to. No bo co się stało, że on tam wyniósł sobie coś z zakładu pracy, przecież to mało kosztowało, czy mało kosztuje. Przestępstwa korupcyjne stwierdzone też, tutaj ta liczba nie zmienia się od wielu, wielu lat, 34 tysiące. Pytanie, czy u nas naprawdę nie ma korupcji, czy to tak wygląda, no mam tutaj wątpliwości, no ale liczby, czyli tych przestępstw stwierdzonych, nad którymi policja, prokuratura, ale nie tylko, bo w przypadku korupcji CBA, ale również inne służby też pracują, a tutaj policja ma w większości
monopol, tak bym to określił, na ujawnianie i zwalczanie tej przestępczości. Tutaj z gwiazdkami, bo to są dane typowo, dane policyjne. Nie ma takich zbiorczych ze wszystkich służb. Niestety tutaj CBA troszeczkę się opiera w zliczaniu, nie wiem dlaczego, nie wiem jak robią w ogóle diagnozę przestępczości korupcyjnej, nie mając zliczonych wszystkich postępowań czy czynów stwierdzonych, no ale nie nam maluczkim o tym decydować, widocznie taka jest potrzeba. Proszę zobaczyć natomiast, jakie są straty wynikające z przestępczości w ogóle w Polsce w latach 2017-2023, wszystkich, kryminalnych, gospodarczych, korupcyjnych. W 2022 roku, no 2017, 4 miliardy, 4,5 miliarda, 5 milion, miliardów 200, 7, 6, 6 tutaj spadek, ale tutaj była pandemia i tak się dziwię, że aż tyle było, że takie straty, no to pomysłowość naszych przestępców jest nieograniczona, jak widać tutaj. 2022 rok, no to ożywienie po pandemii. 10 miliardów złotych strat spowodowanych przestępczą działalnością naszych rodzimych przestępców. W 2023 roku no, spadło to o 2 miliardy, niecałe tam 1 700 mld. Ale to jest tak jest dużo. To jest to, o czym my wiemy. A jaka jest ciemna liczba przestępstw, jaka jest ciemna liczba strat finansowych, myślę, że należałoby to przemnożyć jeszcze na kilka razy i wtedy mielibyśmy obraz, jakie to są straty rzeczywiste, które ponosimy my wszyscy, no my, bo obywatele się przecież do tego dokładają w takim realnym naszym świecie, no i świecie przedsiębiorczości. Proszę zobaczyć przestępczość gospodarcza, typowa przestępczość gospodarcza, czyli to, co nas nie interesuje i straty wynikające z przestępczości gospodarczej. To jest w 2022 roku 7,5 miliarda, w 2023 5 miliardów 800 milionów. Straty są ogromne. I też mówię, jaka jest ciemna liczba, tego nikt nie wie. Warto o tym pamiętać. To jest taki slajd, który przemawia do przedsiębiorców, żeby jednak inwestowali w te komórki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, audytu śledczego chociażby, no bo pieniążki przemawiają za tym, że należałoby to robić. Mienie zabezpieczone, czyli to, co uda się zabezpieczyć od sprawców, jak ukradną, tutaj szału nie ma. To są kwoty realnie no niskie, 771 milionów przy 5 miliardów 800, no to jest kropla w morzu. Mienie odzyskane jest jeszcze w ogóle szokująco małe, 76 milionów złotych, czyli to, co się udało odzyskać po kradzieży, tutaj mówię o przestępczości gospodarczej, z tych środków, które ukradli, no to jest w ogóle kuriozum. No ale tak to niestety jest. Czy to przemawia do tego, żeby stosować wszelkiego rodzaju właśnie te techniki wykrywcze poprzez i kontrole, metody wykrywcze, metody kontroli, kontrolę wewnętrzną, audyt wewnętrzny, audyt śledczy. Myślę, że w dobrym kierunku idzie to wszystko, chociaż no jest zapotrzebowanie na ekspertów, na fachowców w tej mierze, bo przestępczość gospodarcza szczególnie tutaj się rozwija. To się wszystko przeniosło w tej chwili w internet. Gro przestępstw gospodarczych, i tutaj wrócę do tego slajdu, przestępstw gospodarczych, to są oszustwa gospodarcze, między innymi w internecie. Jest ich ponad prawie 140 tysięcy. I to rośnie, bo internet jest anonimowy, bo nas nikt nie tutaj złapie, bo czujemy się bezkarni i tak dalej, i tak dalej. To niestety będzie rosło i musimy się tutaj przygotować i mieć świadomość, że no, wyzwania czekają ogromne, jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości gospodarczej. Pomysłowość sprawców też jest ogromna, ale i straty wynikające z przestępczości gospodarczej są naprawdę duże. Trzeba to diagnozować, trzeba mieć narzędzia, trzeba mieć ludzi, którzy to będą umieli robić. Oczywiście przestępczości nie da się zniwelować do zera. W żadnym kraju się tego nie udało zrobić.
Ale chodzi o to, żeby ograniczyć ją do takiego stopnia, żeby ona nie była ryzykowna dla przedsiębiorców, dla nas, dla pracowników, ale również dla zwykłych obywateli, bo wszyscy się na to składamy. Na te straty, które tam później są, płacimy my, zwykli ludzie, którzy gdzieś tam czuwają pieniądz do pieniądza, a sprawca przestępstwa gospodarczego się tutaj nasyca. No i żyje czasami jak pączek w maśle, tak to jest. Oby było ich jak najmniej. I ja mam tyle, jeżeli chodzi o nasze webinarium. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa chociaż troszeczkę przekonać do tego audytu śledczego. Jest to narzędzie, które pojawiło się parę lat temu i ono jeszcze się rozwija, ale to wszystko idzie w dobrym kierunku. I należy to wykorzystywać. Takie jest moje zdanie jako byłego policjanta w tej chwili, wykładowcy, nie tylko u Państwa w Sopocie, bo też zajęcia mam, ale również na innych uczelniach i staram się to przekazać, że są te zagrożenia, jeżeli chodzi o przestępczość gospodarczą, a nie tylko, że tutaj trzeba inwestować w komórki kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i audytu śledczego. Ja mam tyle, czy macie Państwo do mnie jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcenie tej godziny wolnego czasu. Zapraszam na kolejne webinaria organizowane przez szkołę w Sopocie. No i studia podyplomowe również, bo to wzbogaca wiedzę. Staramy się jako wykładowcy przekazywać Państwu to, co myśmy, nad czym myśmy pracowali, co nam się sprawdziło w ramach pracy zawodowej, ale również Wasze wspólne doświadczenia i wymiana tych doświadczeń na sali wykładowej, ale też i w ramach zajęć wspólnych też jest bezcenne i nawet nie wiem, czy nie lepsze. Dziękuję za uwagę, życzę miłego popołudnia, do widzenia Państwu. No i życzę powodzenia w wykrywaniu przestępstw, jeżeli ktoś pracuje w komórkach audytu kontroli wewnętrznej, bo jesteście Państwo jednym z tych elementów bezpieczeństwa i stabilności firmy. Dziękuję bardzo.